Widać, że to w pięknym dniu. A ci zaskoczyłem. Nie, właśnie nie zaskoczyłeś mnie, bo wiedziałem, że nagrywasz. Wczoraj Marcel był na turnieju karate i powiem tobie szczerze, nigdy w życiu... Marcel, ty masz nie chodzić w tym. No ja nie mam. Nigdy w życiu, naprawdę, ale przynajmniej dawno, nie widziałem takiego materiału, taka... Co to jest? Ale czujesz to? Czujesz to czy nie? Czuję. W materiale? Mogę to rozerwać? Naprawdę, nie możesz w tym chodzić, bo to jest... No okej. Ale... Oczywiście, ja bym nie oczekiwał, że będą rozdawać... Chociaż było wpisowe. Jakie było wpisowe na zawody? A co, ile pieniędzy? Tak. 150. 150 zł wpisowe, żeby wystąpić, tak? No. Że może bym nie oczekiwał, że będzie jakaś tam super koszulka. To jest właśnie... To jest chińszczyzna, czy tam gdzieś w Azji produkowane. Ale naprawdę, w dotyku to jest tragedia. To jest... Tragedia. Ceny nie w hurcie, indywidualne od 8,50 się zaczynają. Tutaj praktycznie pod naszym domem, 5 minut od nas, piknik jest organizowany i w sumie, a już jest końcówka, nie wiem czy jeszcze coś tutaj jest. Tak, już się chyba zbierają wszyscy. Nie, może nie, nie jest tak źle. To jest fajny pomysł na nagranie jakiegoś tam filmu. I prosty, prosta, a fajna. Do przodu, prawa i lewa. No, trzymaj. Już się wszyscy tutaj zwijają. Tam jest też jakiś motocykl stary. A to z tym jeszcze pamiętamy te czasy, jak jeździły milicja jeździła takimi samochodami. Idziemy z Kasią do lokalu, który... A, lodów nie będzie. Już się zamyka. Tak, nawet na zewnątrz nie ma żadnych... Krzysiek, żeby usiąść, w internecie pojawiła się informacja, że ten lokal właśnie z końcem miesiąca się zamyka. Tutaj przychodziliśmy często, znaczy często, no latem na lody. No ale widać, że już tylko jest oczekiwanie do końca miesiąca. A jak to słychać? Jesteśmy na pierwszym piętrze dopiero. Słychać cię na pierwszym piętrze. A ja mam w pracy mikrofon. Wszystko do nagrywania. A ty ciągle śpiewasz, ale nie chcesz nic zaśpiewać, wiesz. Żeby to było profesjonalnie. A teraz czas na jedzenie. Risotto ze szparagami. Troszeczkę dodałem passaty. Słuchaj, mamy ten ekspres od prawie roku czasu i dopiero teraz pierwszy raz, bo jest patrzę ustawienia, tak to Kasia się tym zajmowała. Spojrzałem sobie z ciekawości, co to jest, statystyki, bo chcę połączyć się Bluetoothem, ale ciekawostki, statystyki, przez rok, no nie wiem kiedy tam, od kiedy mamy, prawie rok czasu, zrobiliśmy sobie, bo my pijemy cappuccino, 1100 kaw, a łącznie było 1134. Ile to daje kaw dziennie? Co, aż że ze 3 będą kawy dziennie? 1100 podzielić na jakieś... No tak, na jakieś 300. No i jest, i w końcu się wziąłem za to, żeby ustawione kawa, programowanie. O co chodzi? Za każdym razem, jak my braliśmy i wybieraliśmy sobie kawę, no to taką, cappuccino. Ej, jak to anulować? Przerwij, dobra. Przerwij. Czekaj, nie chcę kawy. Przerwij, dobra. Przerwał. Marci. Co? Dobrze, chodzi o to, że jak my robiliśmy kawę, to wybieraliśmy za każdym razem cappuccino takie, moc taka, ilość mililitrów tyle, a teraz ja ustawiłem sobie, bo zawsze pijemy tą samą kawę, że tutaj, nie to, moja kawa, moja kawa i od razu są te ustawienia, które wprowadziłem. Wiesz, o co chodzi? Czyli 1100 razy musieliśmy za każdym razem ustawiać sobie parametry. No i się kawka robi. I pompuj. No ucieka, teraz pompuj. Szybko jedziesz. Trzymaj pomiędzy nogami, ciśnij.
O właśnie. To ta jaki bicek, o. Jest. Co nie? Jest lepiej, tak? No chyba. Dobra, dawaj. A weź trochę rękoma pracuj. Tak, o wiesz. O! Ciało do tyłu troszeczkę i jako... I wtedy, o właśnie. O! A widziałeś lewego? Może? Dobry, co? To na pewno nie jest powtórzone. Bo Marcel mówi, że to jest... Kurczę, ej, możesz mieć rację. Marcel mówi i faktycznie może mieć rację. To tak wygląda po ruchach, że one są ciągle takie same. Tak jakby to było zapętlone to było wszystko. Chodzi o to, że na przykład jego koszulka i na przykład spodenki tak samo się układają. Tak, trener mi powiedział, że na zewnątrz tu jest, idziemy na piknik, Marcel jakiś pokaz mają dać, coś takiego, jakiś mały piknik, tylko nie, no pogoda troszeczkę może odpędzić dzieciaki, ale zobaczymy. Co? Co? Dobra, zobaczymy trenera, jak mu pójdzie. Zobaczysz na twarzy, ile będzie energii. Marcel strzelał. To było twoje strzelanie? No. To były moje strzelanie. Ej, Milo. Marcel strzelał. No. Chcesz? Chcesz sprawdzić się, czy będzie lepszy? Nie. Ej, to byśmy poszli. Nie. Dobra, ja idę. Nie mam mamy światu, więc musisz iść zdobyć. Pora z drugi i pora z trzeci. A weź szybciej. Dobra, czekaj. Jeżdżą, weź. Czekaj.